Kamil Lewera, dzień dobry, zapraszam na informacje Telewizji Gorzów. Wysokim mandatem zakończyła się interwencja policjantów międzyrzeckiej drogówki. W sobotę patrolowali drogę ekspresową S3 nieoznakowanym radiowozem. Pomiar prędkości pędzącego pojazdu marki BMW wskazał 192 km na godzinę, gdzie maksymalna prędkość na drogach ekspresowych wynosi 120 km na godzinę. Policjanci zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia taryfikatorem nałożyli na kierującego mandat karny w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Ponadto na konto kierującego zostało przypisanych aż 10 punktów karnych. Wysokie kwoty mandatów karnych za wykroczenia drogowe mają przede wszystkim wyeliminować naganne zachowania kierujących i zwiększyć bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Gdzie i w jakiej kwocie zapłacić za parkowanie w miejskiej strefie? Gorzowski magistrat uruchomił nową mapę dla kierowców, aby to ułatwić. Pokazuje ona strefę płatnego parkowania, parkingi zarządzane przez OSIR oraz tzw. koperty dla dostawców i aktywne parkometry. Kompozycja będzie na bieżąco aktualizowana. Do mapy można przejść poprzez stronę główną geoportalu Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennych. Dla lepszej informacji na temat tego, w jaki sposób funkcjonuje aktualnie miejski obszar płatnego parkowania, w Urzędzie Miasta przygotowano specjalne mapy, które pozwalają zorientować się mieszkańcom właśnie, w jaki sposób ten obszar płatnego parkowania funkcjonuje. Mapa pokazuje zarówno strefę płatnego parkowania, jak i parkingi zarządzane przez OSIR oraz tak zwane koperty dla dostawców i aktywne parkometry. Kompozycja w tej sprawie będzie na bieżąco aktualizowana i zachęcamy mieszkańców do tego, żeby się zapoznawali właśnie z tymi informacjami. Do mapy można przejść poprzez stronę główną geoportalu Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej, wybierając kafelek Miejski Obszar Płatnego Parkowania w kategorii Komunikacja. Jest też bezpośredni link do tego znajdujący się na stronie internetowej. Uruchomiono również stronę informacyjną, z której będzie można pobrać odpowiednie materiały dotyczące cernika, regulaminu opłat, spisu ulic wchodzących w skład strefy płatnego parkowania oraz mapę lokalizacji kopert dla dostawców. Wszelkie te informacje znajdują się również na stronie Urzędu Miasta i zachęcamy do zapoznawania się z tymi informacjami. Gorzowski szpital z myślą o mamie karmiącej przygotował dla nich specjalną dietę. Jest ona bogata w witaminy i dostosowana do potrzeb maluszka. Szpitalni dietetycy oraz położne podkreślają, jak ważne jest karmienie piersią. To rozwój i odporność maluszka. Dieta Mamy to jest program specjalnie przewidziany dla pacjentek w okresie ciąży oraz laktacji. Dzięki niemu jest zapewnione 5 posiłków dziennie pełnowartościowych, zbilansowanych właśnie przez typowo dietetyka klinicznego. Dzięki programowi Diecie Mamy pacjentki również mają dostęp do bezpłatnych konsultacji żywieniowych oraz poradnictwa żywieniowego. Jest on dostępny właśnie w czasie w ciąży, laktacji oraz około 2 miesięcy od czasu porodu. W okresie laktacji to jest bardzo ważne po to, żeby dziecko prawidłowo się rozwijało. Tutaj niedobór wszelkich witamin oraz składników mineralnych może powodować wiele konsekwencji zdrowotnych w dalszym wieku dziecka. Jest wiele badań naukowych mówiących o tym, że przykładowo w pierwszym okresie życia budujemy naszą mikrobiotę jelitową. W sytuacji, kiedy ona będzie nieprawidłowa, może dojść do różnego rodzaju komplikacji zdrowotnych, takich jakby chociaż choroby metaboliczne, cukrzyca, problemy z profilem lipidowym w przeszłości, a także jest większe ryzyko chociażby nadciśnienia tętniczego. Prawidłowe żywienie w okresie laktacji i zarówno w ciąży praktycznie nie różni się od prawidłowego żywienia osoby dorosłej. Chodzi o to, żeby zachować prawidłową jakość doboru produktów, żeby proces obróbki termicznej był dobrze dobrany, żeby nie stosować produktów popsutych, żeby wszystkie produkty, które używamy, były świeże, dobrej jakości. No i oczywiście musimy pamiętać o tym, że wszelkie niedogotowane produkty oraz surowe mięsa, jajka czy ryby mogą być zagrożeniem mikrobiologicznym dla takiej kobiety w ciąży bądź matki karmiącej, również dla jego dziecka. W
Fontanna w Gorzowskim Parku Kopernika doczeka się modernizacji. Magistrat otrzymał na ten cel unijne dofinansowanie. Jak informuje gorzowski magistrat, po pierwszym postępowaniu przetargowym, w którym nie było ofert, przeprowadzono wstępne rozeznanie rynku i po nim miasto wystąpiło o zwiększenie dofinansowania. Urząd Marszałkowski wyraził zgodę na zwiększenie dofinansowania. Wynosi ono ponad 226 tysięcy złotych. Zakresy prac obejmuje między innymi remont niecki, wymianę dysz i ułożenie nowej nawierzchni wokół fontanny. Przypomnijmy, na modernizację fontanny w Parku Kopernika miasto w budżecie zabezpieczyło ponad 816 tysięcy złotych. Oprócz Gorzowskiego Parku Modernizacji w ramach dużego unijnego projektu doczekają się także tereny zielone w Kostrzynie nad Odrą oraz Dębnie. Lubuska projektantka mody Natalia Ślizowska reprezentowała region podczas targów Expo w Dubaju. Jej kolekcja cieszyła się dużym zainteresowaniem, a pokaz przyciągnął tłumy zwiedzających. Targi były okazją do zaprezentowania się lubuskiego świata nauki i biznesu. To była misja, jedna z 10, bo poza nami też inne województwa oczywiście też w tym uczestniczą. Przede wszystkim pawilon polski na Expo i nasza lubuska prezentacja w tym pawilonie. Bardzo fajna, dobrze przygotowana, wkomponująca się w ogóle w charakter naszego polskiego pawilonu. Ciekawe lubuskie kolory, specjalna tkanina przypominająca filc, meble wykonane przez studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego z wykorzystaniem rozebranych elementów wiatraków. To wzbudzało faktycznie wielkie zainteresowanie wielu oglądających, więc z tego jesteśmy naprawdę bardzo zadowoleni i na deser, że tak powiem, prezentacja pani Natalii Ślizowskiej, czyli pokaz mody, również z wykorzystaniem tej włókniny właśnie, naprawdę ręce same do oklasków się składały. Bardzo fajnie odebrany pokaz. Myślę, że tu pani Natalia sama przekaże, że też nawiązała kontakty. Poza tym przede wszystkim część biznesowa. Uczestniczyliśmy w kilku różnych miejscach i solarna technologia i kampus uniwersytetów wielu światowych, które tam mają swoje oddziały. Wizyta w urzędzie miasta, nazwijmy to, Dubaju i rozmowa o tym, jak im się udało przejść całkowicie na obsługę informatyczną, zupełnie bez użycia papieru. Tak jako nie anegdotę, ale powiem, że największy płacz był, kiedy stamtąd wynoszono po prostu drukarki, bo okazało się, że one są już niepotrzebne. Wizyta w parku technologicznym, gdzie są właściwie wszystkie światowe firmy, gdzie pracuje 95 tysięcy ludzi. Nowe, wszystko jest zbudowane w sposób bardzo nowoczesny. Intensywne dnie, no właściwie to 4,5, tak można powiedzieć, od rana do wieczora. Ja osobiście jestem zadowolony, ale to mało, bo z rozmów tutaj, szczególnie z przedsiębiorcami, wynika też, iż są zadowoleni z tych kontaktów, które udało się nawiązać. To jest Bliski Wschód, tu pierwszy kontakt jest tylko samym początku, więc te kontakty muszą być w dalszym ciągu podtrzymywane. Naprawdę uważam, że warto, że Lubuskie było na Expo. Największą korzyścią jest oczywiście, jak dla mnie, takie wyżycie się artystyczne. To jest dla mnie spełnienie, realizacja swoich pomysłów, których na co dzień niestety nie mogę realizować tak normalnie, no bo zajmujemy się, wiadomo, że ubiorami ready to wear. Więc ubiory unikatowe, takie przede wszystkim do popatrzenia, to jest moja największa pasja i jestem bardzo wdzięczna, że mogłam zrealizować tak dużą kolekcję i jeszcze zaprezentować w świecie. Myślę, że to jest doskonała taka też motywacja dla nas wewnętrzna, żeby działać dalej, no bo to jest wielkie wyróżnienie przede wszystkim, żeby prezentować się na światowej wystawie. Myślę, że po takich wydarzeniach nie należy spocząć, należy działać dalej. No i to brzmi dumnie, tak? Jeżeli nawet teraz wysyłam zgłoszenia do następnych wydarzeń i nawet
nawet są tam rubryki, w jakich brało się udział w ważnych wydarzeniach, no to Expo 2020 brzmi bardzo dobrze, bardzo dumnie. Dziękuję za uwagę. Na dziś to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Na kolejne wydanie informacji Telewizji Gorzów zapraszam jutro o godzinie 17:30. Do zobaczenia.